Moim i Państwa gościem jest dziś Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, szefowa Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani przewodnicząca Beata Szydło będzie twarzą kampanii europarlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. Zapytam jako posłankę przewodniczącą, ale też jako kobietę, czy pani zdaniem to jest dobry wybór? No to jest strategia Prawa i Sprawiedliwości. Walczą o to, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Naszym zadaniem jako partii demokratycznych w Polsce, ale również partii demokratycznych i prounijnych w Europie jest walka o to, aby populiści nie doszli do władzy, a widzimy bardzo niepokojące sygnały z Europy, czy Niemiec, Hiszpanii, Francji, że jednak populiści mają coraz wyższe poparcie. No bo jednak partie szykują strategię, też nie chcę powiedzieć dostosowują się, ale do przeciwników politycznych, ale jednak zważają na to, kto kieruje daną kampanią i tak dalej. I jak pani odbiera to, że to Beata Szydło dzisiaj jest hołubiona przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, wymieniana przez Jarosława Kaczyńskiego ze sceny na konwencji PiS-u, a Mateusz Morawiecki jest gdzieś w tle, z tego również powodu, że jak usłyszałem w kuluarach tej konwencji, nie ma do niego takiego zaufania, między innymi przez to, że Mateusz Morawiecki jest sklejony z tak zwanym Zielonym Ładem. Jak pani to ocenia? Oczywiście Beata Szydło kojarzona jest jako ta, która potrafiła i chciała zagrać politycznie. Poświęciła przez to swój wizerunek w Europie, być może jakąś karierę również w Europie, na rzecz lojalności wobec Jarosława Kaczyńskiego, a pan premier Morawiecki rzeczywiście zaakceptował wszystkie warunki dotyczące Zielonego Ładu. On miał ogromny wpływ na proces jednak pogłębiania całego procesu związanego z Unią Europejską, włączania i budowania tutaj, nie chcę powiedzieć synergii, ale jednak pogłębiania procesu akcesji Polski w Unii Europejskiej, co nie spodobało się politykom Prawa i Sprawiedliwości. My musimy założenia, do których zobowiązał się premier Morawiecki, dzisiaj realizować. Pewnie postępowalibyśmy inaczej, dlatego że euroentuzjazm należy zamienić na eurorealizm, który dzisiaj widoczny jest również na ulicach Europy i Polski. Szydło w imieniu Prawa i Sprawiedliwości podpisywała na konwencji tak zwane europejskie postulaty Prawa i Sprawiedliwości, choć w istocie one brzmią jako antyunijne postulaty. Wśród nich znalazło się m.in. zapewnienie, że, jak pisze PiS, unieważnimy Zielony Ład, zatrzymamy pakt migracyjny, powstrzymamy nowy traktat europejski, obronimy złotówkę, obronimy interesy polskiej wsi w Unii, wzmocnimy bezpieczeństwo i uzbrojenie Polski, obronimy polską wolność. To są te deklaracje Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem, żeby pani się do tego odniosła i przedstawiła, bo wiemy, o co chodzi Prawo i Sprawiedliwości. Można się z tym absolutnie nie zgadzać, ale te konkrety zostały przedstawione. I teraz jakie konkrety zaprezentuje Trzecia Droga w tej kampanii? PiS jest absolutnie niewiarygodny w tych kwestiach, dlatego że niejednokrotnie słyszeliśmy z ust nie tylko komisarza Wojciechowskiego, który mówił o tym, że wprowadza Zielony Ład do Europy jako element programu PiS-u, ale również sam Jarosław Kaczyński mówił o tym, iż wycofanie się z Zielonego Ładu spowoduje, że będziemy tak naprawdę na kresach Europy. W związku z tym dzisiaj ta zmiana tej narracji jest po prostu nieszczera, nieprawdziwa, kłamliwa. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo jasno mówiliśmy od samego początku, aby realnie spojrzeć na polityki unijne, aby jednak ta polityka klimatyczna, która jest bardzo rygorystyczna, jeśli chodzi o cele, które sobie daliśmy, była zdroworozsądkowa, aby zachować czas i towarzyszyła tym zasadom, działaniom ekonomia, bo polscy rolnicy, europejscy rolnicy zgodzą się na prowadzenie Zielonego Ładu, jeżeli będzie temu towarzyszyły elementy ekonomiczne, jeżeli będzie to wspierane ekonomicznie. My straciliśmy 8 lat na dostosowywanie się i dywersyfikację energetyczną w Polsce. Straciliśmy kilka lat na pozyskanie pieniędzy z KPO czy pieniędzy unijnych i musimy ten czas nadrobić. I niestety nasza strategia jako Polski jest na pewno inna niż koncepcje i strategie innych krajów czy partii demokratycznych. Będziemy do tego przekonywać, aby dać nam czas na dostosowanie się, na zbudowanie dywersyfikacji energetycznej, na zbudowanie systemu wsparcia dla polskiego rolnictwa. I taka jest nasza rola. Będziemy dlatego wysyłać swoich najlepszych polityków, aby ich głos w Europie był słyszalny. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość skompromitowało się przez ostatnie 8 lat w tej kwestii w Polsce i w Europie. W związku z tym nikt nie będzie słuchał obłudników. Jasne. Tu jest zdanie Trzeciej Drogi na temat tego, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, jasne, ale jeśli pani wystąpiłaby na tej scenie, na innej scenie rzecz jasna, na konwencji Trzeciej Drogi, miałaby pani minutę, dwie, żeby zawrzeć takie clue, o co chodzi Trzeciej Drodze, o co chodzi Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, o co walczy Polskie Stronnictwo Ludowe w tych wyborach, to co by pani powiedziała? No, nie będę zdradzała tajemnic, jesteśmy przed konwencją. Ale to jest program, to jest bitwa też na programy. Wyborcy, jak rozumiem, bardzo się tym interesują. Tak, oczywiście, no, ale to zostanie przedstawione na konwencji wyborczej. To zarówno kandydaci, liderzy, jak i założenia programu, ale na pewno takim szkieletem będzie ten eurorealizm, powrót do ustawień fabrycznych Europy i Unii Europejskiej, która powstała przede wszystkim po to, aby budować synergię w gospodarce, synergię w produkcji, dbać o klimat, ale przede wszystkim odnosić się do budowania systemów bogacenia się społeczeństwa. Dzisiaj mam takie przekonanie, że w Europie i w Polsce ludzie nie rozumieją do końca, w którą stronę zmierza Unia Europejska. Być może czują się oszukani. Pamiętajmy, że ostatnie lata to są lata suche, to są lata bez pieniędzy europejskich ze względu na konflikt z Unią Europejską. I ta emocja wobec Unii Europejskiej jest z całą pewnością inna niż chociażby 5 lat. Będziemy stawiać na konkrety, na kalkulację interesu naszego kraju i to będą drogowskazy, którymi będziemy się kierować w naszym przekazie i w naszym programie, oczywiście do kampanii europarlamentarnej. To jest bardzo ciekawe, pani przewodnicząca. Pani mówi o tym eurorealizmie, o tych nastrojach, które zmieniają się w polskim społeczeństwie, jak rozumiem, w Europie. Bardzo, tak, na bardziej eurorealistyczne. Ja się zastanawiam, z czego to wynika pani zdaniem? To znaczy, gdzie by pani wskazała, gdzie są te wady w podejmowaniu decyzji, w działaniu struktur unijnych? Czym Polacy i inni mieszkańcy Unii Europejskiej mogą być zawiedzeni? No, myślę, że przede wszystkim każdym działaniom, które związane są z ograniczeniem, powinny towarzyszyć elementy ekonomiczne, elementy wsparcia. Przytoczone już rolnictwo jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Znaczy rolnik zgodzi się na ugorowanie, jeżeli za to ugorowanie będzie miał jakieś zadośćuczynienie. Ale też przedsiębiorcy zgodzą się na wycofywanie z różnych działań, jeżeli będzie temu towarzyszyło wsparcie ekonomiczne. Jeżeli chcemy stawiać na wspieranie budownictwa, które ma być neutralne ekonomicznie, to musi to być i taki obowiązek, to musi to być związane ze wsparciem unijnym. Mówi pani o tej dyrektywie też budynkowej, o termomodernizacji, że to może uderzyć w portfele Polaków, bo to będzie za szybko, za daleko idące, no nieadekwatne do stanu rzeczy obecnie dzisiaj w Polsce, jak rozumiem, tak? Oczywiście. I, no bo wie pani, bo to jest powtarzanie też tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość. Nie, panie redaktorze. Proszę zauważyć, że w Polsce pieniądze unijne dopiero zaczynają pracować. Że pieniądze z KPO, pieniądze z funduszy europejskich, znaczy one są, jeszcze, nie wiem, czy już zaczęły pracować, ale są wprowadzane w tej chwili projekty wprowadzane na rynek. W związku z tym my nie mieliśmy szans na przygotowanie się jako Polska do różnych działań, do realizacji i osiągania celów Unii Europejskiej, skoro nie mieliśmy środków na realizację tych celów. Wydaje mi się, że też potrzebna jest właściwa komunikacja i pokazywanie, jakie znaczenie ma ochrona środowiska, jakie znaczenie ma zdrowa i bezpieczna żywność. Właściwa komunikacja i wsparcie ekonomiczne, wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo potrzebne w tej dyskusji na temat Unii Europejskiej. 5 lat temu, chociaż mieliśmy wiele celów i wiele programów, rozmawialiśmy tylko o światopoglądowych sprawach, które jak widzimy przez 5 lat nie tknęły tak naprawdę zbyt bardzo Parlamentu Europejskiego. Mamy tak naprawdę dzisiaj wiele wyzwań związanych z interesem Polek i Polaków i to powinno być przedmiotem kampanii do Europarlamentu. Pamiętajmy, że ta kampania również powinna zmobilizować Polaków do tego, żeby poszli na wybory, a jest duża obawa, że no nie z naszej winy, ale jednak to będzie czwarte głosowanie w ostatnich kilku miesiącach i może spowodować, że ta frekwencja będzie dosyć niska. Skoro pani o tym powiedziała, to ja zapytam, bo Prawo i Sprawiedliwość organizuje 10 maja marsz, chociaż jak słyszałem od polityków PiS-u, oni nie chcą nawet występować na tym marszu, ponieważ nie chcą słyszeć zarzutów o upolitycznienie, no, czyli to będzie taki quasi-polityczny marsz, ale wiadomo przez kogo organizowany. Natomiast pojawiły się, ja to widziałem w internecie, w mediach społecznościowych, takie propozycje ze strony z jednej strony zwolenników, ale z drugiej strony też publicystów wspierających Koalicję Obywatelską jak Tomasz Lis, żeby Koalicja Obywatelska razem z innymi partiami koalicji 15 października zorganizowała 4 czerwca taki duży marsz profrekwencyjny właśnie tuż przed wyborami. Czy pani zdaniem byłby to dobry pomysł? Nie wiem czy marsz, ale na pewno każde działanie profrekwencyjne jest nam bardzo potrzebne. Na pewno dobra kampania i na pewno dobrzy kandydaci, mocni kandydaci, którzy pociągną ludzi, zachęcą ludzi, też są takim kluczem. Ale oczywiście każde działanie profrekwencyjne uważam, że jest nam bardzo potrzebne, bo jeżeli sami nie zdecydujemy, to ktoś zdecyduje za nas, a jednak zjednoczenie Prawa i Sprawiedliwości chociażby w wyborach samorządowych i jednak pełna mobilizacja pokazała, że populiści są bardzo zmotywowani. My musimy również mieć tutaj silne argumenty i przekonać Polaków do tego, żeby poszli na wybory. Pani poseł, a kiedy państwo jako Trzecia Droga przedstawicie pełne listy wyborcze? Dzisiaj na pewno już taka informacja się pojawi. Na pewno. Czyli dzisiaj poznamy wszystkich kandydatów? Tak, z tego co wiem, dzisiaj w godzinach popołudniowych zostaną przedstawieni liderzy list. Na pewno będą to osoby znane, ale szanowane. Tylko liderzy, pani poseł, bo to jest istotne, bo wiadomo, że nie tylko liderzy walczą o Europarlament. Na pewno zostaną przedstawieni liderzy, na pewno zostaną przedstawione osoby z szeroko rozumianej polityki, które będą startowały. Natomiast my się nie ścigamy na konwencje wyborcze. My idziemy swoją trzecią drogą, czyli tak naprawdę drogą rozsądku, drogą, która nie walczy i nie pokonuje prawej bądź lewej strony, ale przekonuje do swoich racji w imię zasady dość kłótni i do przodu. Mamy swój sposób i swój patent na kampanie wyborcze i sprawdziły się nasze w ostatnich wyborach jednych i drugich, sprawdziły się nasze sposoby na kampanię wyborczą, sprawdzili się nasi kandydaci, sprawdził się nasz spokój, merytoryka, opanowanie i zdrowy rozsądek w kampaniach wyborczych i w swoich programach i to przyniosło nam, uważam, satysfakcjonujące efekty. A może pani przewodnicząca, minister Krzysztof Hetman się nie sprawdził na swoim stanowisku, skoro zamierza odejść do Europarlamentu? Krzysztof Hetman startuje do Europarlamentu, jest znakomitym ministrem i był znakomitym europarlamentarzystą. Czym ta znakomitość, pani poseł, tak się przejawiła? Panie redaktorze, tak jak mówią wszystkie partie polityczne, stawiamy na silne nazwiska, stawiamy na mocnych polityków, którzy pójdą do Europarlamentu nie tylko wykonywać swoją pracę przychodzić do pracy, ale będą potrafili walczyć o nasze interesy. A skoro gospodarka jest dla nas sprawą najważniejszą, to minister związany z gospodarką jest kluczowym elementem w ogóle delegacji, kluczową osobą w delegacji polskiej w Europarlamencie. Z całym szacunkiem, ja rozumiem ten przekaz polityków. Mocni kandydaci, znakomite nazwiska, to jest duży poziom ogólności. Ja chciałem o tę moc Krzysztofa Hetmana zapytać, o tę znakomitość i jego działania w resorcie i chciałem zapytać, co takiego Krzysztof Hetman zrobił, czego dokonał na przykład, jeśli chodzi o ten program promowany przez niego kredytu na start i dlaczego odchodzi z resortu? Po pierwsze, panie redaktorze, pan Krzysztof Hetman przygotował szereg regulacji prawnych, które czekają na przyjęcie przez rząd, przez Sejm. Mówię to o urlopie od ZUS-u, o tym, iż od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego nie przedsiębiorca, ale ZUS będzie ponosił koszty pracownika. Mówię tu również o tym, że wprowadził, czy przygotował skrócenie kontroli w przedsiębiorstwach, kontroli urzędów skarbowych, jak i program mieszkaniowy, o którym jest rzeczywiście bardzo często dyskutujemy. On przygotował te ustawy. Rządzimy no naprawdę kilka miesięcy i nie jest winą polityków, akurat partii demokratycznych, że mamy do czynienia z pewną kumulacją wyborów, ponieważ przypominam, że wybory samorządowe zostały przeniesione dwukrotnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale pani poseł, oczywiście, natomiast to są fakty, ale Szymon Hołownia, czyli również współlider Trzeciej Drogi, mówi tak, no, moi ministrowie nie będą kandydować do Parlamentu Europejskiego, bo wchodząc do rządu umówili się na konkretną robotę, na określony czas, ten czas nie mija w momencie kampanii parlamentarnej i cały czas pracują w rządzie i żaden z ministrów albo ministerek z partii Szymona Hołowni nie kandyduje. A Krzysztof Hetman, który zajmował się niebywale ważnym programem, bo sama pani wie, jak problem mieszkaniowy, jak o nim jest głośno, jak dużo emocji generuje, ale też trosk i obaw. Krzysztof Hetman jednak ten program zostawia i kandyduje do Europarlamentu. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy tutaj górę nie bierze ten interes partyjny, żeby zdobyć jak najlepszy wynik, a interes obywateli gdzieś jest w tle jednak. Przede wszystkim przygotował wszystkie te dokumenty i przygotował ustawy, które powinny zostać przepracowane przez rząd i Sejm. W związku z tym wykonał bardzo szybko, jako chyba jeden z pierwszych ministrów, wykonał szereg dokumentów, szereg ustaw, szereg rozporządzeń, które mogą szybko wejść w życie. Co do tego, kto będzie startował, a kto nie będzie startował. Tak samo można powiedzieć o politykach, parlamentarzystach. No, umówili się z obywatelami, że startują że będą wykonywali swoją misję przez 4 lata. To samo można powiedzieć o wiceministrach, którzy powinni swoją misję wykonywać przez 4 lata, jednak tak nie będzie. W związku z tym każdy, kto ma dzisiaj i kompetencje, i możliwość, i jest skazywany czy proponowany przez partię polityczną, będzie startował w tych wyborach i gdybyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, że eurowybory są rok, 2 lata później po wyborach parlamentarnych, dzisiaj byśmy się nad tym nie zastanawiali, ale niestety bardzo nieszczęśliwie, ale tak dzisiaj wygląda cykl wyborczy i kalendarz wyborczy i nie jest to wina żadnego polityka partii demokratycznej. No, ale to Donald Tusk, pani przewodnicząca, wskazał datę wyborów. Panie redaktorze, ale wybory do Europarlamentu związane są z cyklem Unii Europejskiej, a nie ja mówię o wyborach samorządowych. No to Donald Tusk wskazał datę, prawda? Ale panie redaktorze, ale zostały przesunięte o kolejne pół roku. No można było je przesuwać o kolejne jeszcze pół czy rok, ale w mojej ocenie wydłużanie czyjejkolwiek kadencji jest niezgodne o tym mówią również eksperci. To było niezgodne z przepisami prawa i niezgodnie z konstytucją, no ale zostało wydłużone. Kadencji można było co najwyżej skracać, ale nie wydłużyć. Pani przewodnicząca, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, ale też zmierzamy do końca. Jeszcze mówimy, w konserwatywnych partiach są prezesi, niekonserwatywnych przewodniczący. Pani przewodnicząca, czy znane już jest nazwisko osoby, która zastąpi w ministerstwie Krzysztofa Hetmana i czy to będzie kandydat z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Będzie to kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego i niezależnie od tego, kto nim będzie, to dopniemy wszystkie obietnice, które zostały złożone w wyborach w 2023 roku i zrealizujemy założenia umowy koalicyjnej w części, która dotyczy przedsiębiorców. Będziemy się również upominać o kwestie składki zdrowotnej, ryczałtowej składki zdrowotnych i innych założeń, które są realizowane przez inne resorty, niezależnie od tego, kto będzie ministrem tych resortów. 10 maja jest rekonstrukcja rządu zapowiedziana przez Donalda Tuska już oficjalnie. Czy ci następcy ministrów, którzy odejdą z rządu, są już znani? Te nazwiska są już znane? Sytuacja jest bardzo dynamiczna, w związku z tym w odpowiednim czasie pojawią się właściwe nazwiska, ale też bądźmy tutaj, zachowujmy się po ludzku. Wczoraj Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi urodził się synek, ma dwie córki, ma synka, w związku z tym jakby nie oczekujmy, że dzisiaj wystąpi na konferencji prasowej, żeby przedstawiać naszych kandydatów czy propozycje kandydatów na członków rządu. I bardzo gratulujemy panu wicepremierowi, panu premierowi, gratulujemy żonie, no i niechaj dziecko rośnie zdrowe. Szczęśliwe, tak jest. Tak jest. Ściskamy mocno, wysyłamy dobrą energię. Pani poseł, pani przewodnicząca, a czy pani by widziała na listach Trzeciej Drogi panią Janinę Ochojską? Oczywiście każde nazwisko, które ma z jednej strony moc, doświadczenie, każda osoba, która budowała swoją pozycję w Polsce i ma coś do zaproponowania, mimo różnic, które ma z Polskim Stronnictwem Ludowym w kwestii chociażby bezpieczeństwa, myślę, że jest warte uwagi, aby o tym rozmawiać. Z tego co wiem, Janina Ochojska dowiedziała się z mediów, że nie startuje z Platformy Obywatelskiej, w związku z tym prowadzone są, z tego co wiem, pewne rozmowy, ale nie wiem, jaki będzie finał, mówię bardzo. To może pani przewodnicząca, pani Janina Ochojska dowie się z mediów, a konkretnie z Wirtualnej Polski, że będzie kandydowała z list Trzeciej Drogi. Nie ja zajmuję się dzisiaj listami, w związku z tym nie będę informowała, a na pewno nie przez media. My w Polskim Stronnictwie Ludowym, w Trzeciej Drodze, w Polsce 2050 wzajemnie się szanujemy i rozmawiamy ze sobą, niekoniecznie przez media. Pani zajmuje się listami, partie zajmują się listami od prawa do lewa, ale pani zajmuje się też konkretnie lasami, bo pani przewodniczy Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ten temat jest pani konikiem, a Prawo i Sprawiedliwość również na ten temat mówi. Na przykład Zbigniew Kuźmiuk twierdzi, że, ale też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, że obszar leśnictwa zostanie włączony do kompetencji Unii. Jest taki prosty, łopatologiczny przekaz powtarzany przez niektórych polityków, że Unia Europejska chce nam zabrać lasy. I teraz ciekawe, jak pani się do tego odniesie, biorąc pod uwagę to, że część ludzi naprawdę w to wierzy, a może jest coś na rzeczy? To prawda, nawet to prawda, że w to wierzy, ponieważ rok temu suwerenna Polska zbierała podpisy, właściwie zmuszała leśników, bo dzisiaj już wiemy, że było to elementem obowiązku służbowego, aby zebrać podpisy pod petycją przeciwko włączenia lasów do wspólnej polityki leśnej europejskiej, jeśli miałaby takowa postać. Rzeczywiście straszenie jest elementem, straszenie i budzenie takiej niepewności jest elementem w ogóle pragmatyki politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma dzisiaj takiego tematu, nie ma dzisiaj takiego założenia. My jako Polska musimy sobie poradzić z odpolitycznieniem lasów państwowych, z transparentnością finansów, z transparentnością awansów w lasach państwowych. Sprawdzić, w jaki sposób były wydatkowane pieniądze z Funduszu Leśnego. Na ten temat będziemy już w najbliższym czasie rozmawiać na Komisji Środowiska, bo jest pierwszy raport, który pokazuje, na jaką skalę malwersowane były i wydawane były pieniądze, w jaki sposób politycy budowali swoją pozycję w Zjednoczonej Prawicy za pieniądze lasów państwowych. To jest bardzo poważny temat, może niekoniecznie na komisję śledczą, Niemniej jednak wymaga dogłębnej analizy i wyciągnięcia oczywiście konsekwencji od osób, które są za to odpowiedzialne. Ostatnia kwestia, pani przewodnicząca. Marek Sawicki, ważny polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, zapowiada w rozmowie z portalem Goniec.pl, że jest gotów przekonać cały klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, by poprzeć zakaz hodowli zwierząt na futro. Pani poseł Małgorzata Tracz zapowiedziała złożenie projektu ustawy w tej sprawie do końca czerwca. Sam portal Goniec informował o tym m.in. Janusz Szwertner, który jest autorem absolutnie drastycznych, skandalicznych materiałów, to znaczy skandalicznych w treści, bo to, co tam zobaczyliśmy, to naprawdę mrozi krew w żyłach. O tym, jak są traktowane zwierzęta na takich farmach. I chciałem zapytać o pani zdanie na ten temat. Czy pani jest za ograniczeniem działalności tej branży, branży futerkowej? Jak by pani zagłosowała? Czy pan Marek Sawicki panią by przekonał? Ja oczywiście patrzę bardzo chłodno i zdroworozsądkowo i uważam, że można przeprowadzić różne procesy, w tym również docelowo zlikwidować takie fermy, ale też z jednym warunkiem. No, jeżeli likwidujemy fermy, no to też zlikwidujmy czy wprowadźmy zakaz sprowadzania futer z zagranicy. W związku z tym no, to będzie takie uczciwe podejście. W innym przypadku będzie to wyglądało następująco. Kraje trzeciego świata, kraje bardzo wschodniej Europy i Azji będą produkowały futra, a my po prostu będziemy ich odbiorcami. No, jeżeli zakażemy sprowadzania, ale czy uważam, że tak. Pani zdaniem, czy należy zamknąć tę branżę? Po prostu. Bo mówimy o tym od lat, a jednak materiały dziennikarskie, śledztwa dziennikarskie pokazują, że niewiele tam się zmienia. Z warunkiem możliwości przekwalifikowania się, z warunkiem możliwości po prostu zmiany sposobu prowadzenia swojej działalności i z warunkiem takim, iż nie będziemy podmiotem, który będzie nie eksportował jak dzisiaj, ale importował futra. To będzie uczciwe i wtedy oczywiście jestem jak najbardziej za tym, aby tą sprawę zamknąć raz na zawsze. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego tygodnia i dobrego weekendu majowego. Udanej majówki. Zapraszamy właśnie na Mazury. Bardzo dziękuję. A wie pani co, szczerze mówiąc, ja będę w okolicach, więc może gdzieś się przetniemy. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jeszcze raz dobrego dnia. To była Urszula Pasławska, jedna z liderek Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi.